Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A dzisiaj w naszym studiu starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry dla wszystkich mieszkańców Nowosądecczyzny i słuchaczy radia RDN. Sporo się ostatnio działo w powiecie nowosądeckim, dużo tematów do zaktualizowania dla naszych słuchaczy i mieszkańców powiatu nowosądeckiego. Może zacznijmy od Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. W ostatnim czasie spotkaliście się z gronem ekspertów, aby porozmawiać o smogu. No, trzeba przyznać, że są takie dni na Sądecczyźnie, kiedy na wskaźnikach jakości powietrza brakuje skali. I niestety temat nie znika, cały czas jest ważny, szczególnie w okresie grzewczym. Co udało się wypracować w trakcie tej komisji, tego spotkania, już ostatniego w tej kadencji? Tak, pani redaktor, akurat u nas ciągle się coś dzieje, bo jesteśmy bardzo aktywni, dlatego ciągle coś nowego i ciągle inwestujemy, ale ciągle też staramy się mówić o problemach, które nas bezpośrednio dotyczą, a o tym, co pani mówiła, rozmawialiśmy na spotkaniu zespołu kryzysowego. No, sytuacja jest o tyle może niekorzystna, że były środki na wymianę piecy, ale no, mieszkańcy jednak, do mieszkańców przemawia również gotówka i środki finansowe, które były przeznaczone na wsparcie opału. I to spowodowało, że wielu mieszkańców wstrzymało się z wymianą tych kopciuchów. No to niepewna sytuacja, tak, pewnie wojna. Ponieważ jeżeli ktoś mógł otrzymać 3000 zł, to często pokrywało to 70-80% całych kosztów grzewczych budynku czy mieszkania. A więc no pieniądz jednak, nie bójmy się tego mówić, no przemawia i to bardzo mocno, ale myślę, że to się zmieni. Środki finansowe, które idą z Unii Europejskiej, o tym słyszymy, że ta furtka się już otworzyła i to są ogromne środki finansowe, bo w skali województwa małopolskiego, a jestem w komisji wspólnej samorządu, to jeżeli popatrzymy na ilość tych środków przeznaczonych na ochronę środowiska i na OZE, a więc odnawialne źródła energii, to jest około 80% wszystkich środków, a więc to są ogromne środki, które Polska nigdy nie widziała i myślę, że te środki w najbliższym czasie, może to będzie 2, może 3 lata, zmienią sytuację na pewno diametralnie, bo Sądecczyzna, wiadomo, leży w kotlinie i tutaj choćbyśmy nie wiem, co chcieli zrobić, to przy takiej ilości jednak tych piecy, tak, nieekologicznych, no, drugiej, trzeciej klasy, no jednak to zanieczyszczenie jest ogromne i dopóki nie wymienimy tych piecy na piątą klasę czy szóstą, to no, będziemy odczuwać to, może nie będziemy bezpośrednio odczuwać, ale nasz organizm o tym powie za może kilka czas lat. To prawda, to jest bardzo niebezpieczne. Oddziały pulmonologii przecież wypełniają się też takimi osobami, które cierpią z powodu tego złej jakości powietrza. Ale tutaj powiedzieliśmy o czujnikach jakości powietrza. Czy na terenie powiatu, bo w Nowym Sączu jest ich trochę, czy na terenie powiatu są takie? One też działają trochę na wyobraźnię. Jeśli przejeżdżamy i widzimy, że mamy czerwone na przykład światełko albo smutną minkę, różnie to wygląda. No i mamy sygnał do tego, że jednak może dzisiaj trzeba byłoby uważać z tym, co się wrzuca do tego pieca. Szczególnie w tych dniach przekroczeń. Pani redaktor, właśnie te czujniki, to co pani mówi, rzeczywiście one działają na wyobraźnię, tak jak działają na wyobraźnię ograniczniki prędkości na drodze, ale jednak zdarza się, że przekraczamy. Jednak trzeba powiedzieć, że nie są to wiarygodne źródła do końca, bo analizy szczegółowe ochrony środowiska jednak wskazują, że nie pokrywają się te dane z tymi analizami tych naszych tutaj takich wskaźników, które dobrze, że są, bo one działają na wyobraźnię, ale jednak one nie są do końca wiarygodne. I z wszystkich danych wynika, że jeżeli jest, ta zima była łagodna, trzeba powiedzieć, że ona była łagodna i na pewno spaliliśmy więcej tych surowców,
trującym nam życie, ale jednak, tak jak powiedziałem, mieszkamy w kotlinie i całość tych zanieczyszczeń, jeżeli nie ma wiatrów, no, na Nowosądeczyźnie zostaje. Się osiada i my to wdychamy. No właśnie, to jest problem regionu, więc plan musi być chyba też dla całego regionu. Jakie są pańskie założenia? Co trzeba zrobić, żeby właśnie postawić na wymianę kotłów, być może na kontrolę większą palenisk? Kontrola się odbywa, pani redaktor, i służby tutaj meldowały szczegółowo, ile tych kontroli i jak to robią. No już kontrole są bardzo specjalistyczne, ponieważ pobierają spalone odpady, a więc już tutaj nic się nie da przekłamać, bo z analizy wynika, czym się pali, czy pali się tylko tym surowcem, który nadaje się do palenia, czy też dodaje się innych również szkodliwych, bo wiemy, że różnie to bywa, ale samymi kontrolami nie rozwiążemy problemu. Musimy zainwestować i dokonać wymiany generalnie, nie tylko w Nowym Sączu, bo w Nowym Sączu też jest bardzo dużo tych piecy, gdzie się pali też pewno różnego rodzaju odpady, ale to musi być inwestycja w cały region. Czyli Nowy Sącz, ale i ościenne wszystkie gminy. Czyli kompleksowe działanie to praca też pewnie na najbliższe lata. Zmieniając temat, przenieśmy się do Marcinkowic. Tam mamy piękne centrum sportu, ale wiemy, że nowe atrakcje już chyba niebawem się pojawią i będą dostępne dla mieszkańców. Jak to wygląda? Jak możemy zaktualizować to, co się tam dzieje? No właśnie, w Marcinkowicach 21 marca, więc zapraszam wszystkich Państwa. To jest pierwszy dzień wiosny. Chcemy zrobić otwarcie drugiego etapu budowy Powiatowego Centrum Sportu. Wielokrotnie mówiłem, udało się nam zrealizować tą inwestycję w zasadzie do końca grudnia. W tej chwili otworzymy już ten drugi etap. To jest, jak mówiłem, cały kompleks taki lekkoatletyczny z bieżniami, skoczniami, rzutniami, siłownią, boiskami wielofunkcyjnymi, boiskami do tenisa dwoma, boiskiem do squasha najnowocześniejszym, mówiłem, najnowocześniejszym w Polsce, szklanym, pięknym boiskiem do piłki siatkowej, plażowej, no i basenem kąpielowym, sportowym basenem kąpielowym z podgrzewaną wodą, fotowoltaiką i pompami ciepła. I myślę, że ten kompleks zasługuje na taką ocenę, jaką otrzymaliśmy, że jest to najpiękniejszy i najlepszy obiekt w skali kraju, wybudowany przez powiaty w ostatnich 15 latach, za co powiat na moje ręce otrzymał statuetkę Złotego Orła od przedsiębiorczości i samorządności w Polsce. Cieszę się, to jest symbol, ale symbole też cieszą, natomiast mnie cieszy głównie to, że jest piękny kompleks, że jest piękna hala, że jest ściana spinaczkowa, że jest najnowocześniejsza strzelnica. I muszę od razu powiedzieć, że zapowiem 21 marca, że to nie koniec, bo już opracowujemy projekt budowy pierwszego w Polsce toru saneczkowego i myślę, że zacznie się budowa jego na przełomie gdzieś tam czerwca tego roku. Środki finansowe oczywiście mamy zewnętrzne pozyskane na ten cel, więc nikt już nas nie powstrzyma. Tor pierwszy w Polsce saneczkowy powstanie właśnie w powiecie nowosądeckim w Marcinkowicach. I to będzie tor do treningów także dla saneczkarzy? Nie tylko, pani redaktor, to będzie tor prawie 500-metrowy i myślę, że to oczywiście treningi dla kadry polskiej i nie tylko, ale również będzie to tor, na którym będzie można organizować zawody i myślę, że w przyszłym roku tak bym chciał, aby były zorganizowane zawody Mistrzostwa Polski i również Mistrzostwa Europy. Myślę, że to się może udać, bo ten tor będzie bardzo profesjonalny, o odpowiednim nachyleniu, o możliwościach osiągnięcia 100 km na godzinę, a więc on spełnia wszystkie parametry, na którym
jako tor, na którym mogłyby się odbywać takie zawody. No i dodajmy, że to oczywiście jest sztuczny tor saneczkowy, no bo takie możliwości tutaj daje nam ta lokalizacja. 21 w takim razie czekamy na szczegóły w trakcie otwarcia tutaj centrum, a wiemy, że też inwestycje kolejne się szykują. Umowa na rozbudowę szkoły, zespołu szkół imienia księdza Józefa Tischnera, profesora Józefa Tischnera w Starym Sączu, już podpisana, co oznacza, że prace ruszają, będą ruszać? Tak, prace ruszą zaraz po świętach, bo wykonawca mówi, że już nie kalkuluje się mu przed świętami zaczynać. Po świętach ruszają prace i wierzę, że zgodnie z umową zostaną te prace wykonane, a więc już w następnym roku, 25, młodzież będzie się uczyć w jednym miejscu właśnie, nie będzie dzielona na dwa oddziały, tylko będzie to jedna szkoła, dawny leśnik, chemik, który będzie już super komfortową szkołą, w pełni zmodernizowaną. A muszę też powiedzieć, że część tych sal zmodernizowaliśmy, lekcyjnych, zmodernizowaliśmy tam tą halę sportową. A w tej chwili za około niecałe 10 milionów realizujemy tą inwestycję właśnie budowlaną. 9 300 000, tak ostatecznie po przetargu się udało. Po przetargu, tak. Mamy oszczędności pewne. 9 300 to jest bardzo dobra cena. Kosztorysu wynikało, że będzie to 12, ale ja uważałem, że powinniśmy się w 10 zmieścić. Tyleśmy przeznaczyli i udało się, że jeszcze nam jakieś środki zostaną. Dlatego też postanowiłem w tamtym tygodniu, że te środki, które zaoszczędziliśmy w wyniku przetargu, przeznaczymy na modernizację naszej bursy szkolnej w Starym Sączu. To jest po drugiej stronie drogi powiatowej. I zmodernizujemy tą bursę, że będzie już to jedna z najnowocześniejszych internatów, burs, hoteliku, gdzie w każdym pokoju będą łazienki, a więc już standard będzie naprawdę wysoki. No tego do tej pory nie było i pewnie na to też narzekali ci, którzy korzystali z bursy. No, pani redaktor, na początku naszej kadencji nie było tam łazienek w ogóle w pokojach, były tylko zewnętrzne, wspólne. W tej chwili no już będzie całkowicie inny standard. I też muszę powiedzieć, że jest to ważne z punktu widzenia tego, że mamy pełne obłożenie bursy, 100%, a więc 180 osób korzysta z tej bursy i możemy ją wynajmować w okresie wakacji i już jest tyle chętnych, że bursa będzie wykorzystana. A to są też dodatkowe środki finansowe, które wpływają na konto powiatu Nowosądeckiego. A w przypadku właśnie tych prac, które będą wykonywane w bursie, już przetarg jest ogłoszony? Czy to jest kwestia ogłoszenia? Jeszcze nie ogłoszony. To postanowiłem zarządem dokładnie tydzień temu. Po tym, jak został ogłoszony, wyłoniony wykonawca za 9 milionów 300. Pojawiły się oszczędności. Pojawiły się środki. Zresztą nie kryję, że my gospodarujemy oszczędnie, a więc zrobilibyśmy i bez tego, ale jeżeli udało się zaoszczędzić, to chcemy to pozostawić w Starym Sączu i rozbudować ten nasz obiekt piękny, który będzie służył młodzieży nie tylko dla naszych szkół, ale również dla szkół sądeckich. To jeszcze na koniec został nam temat dróg, bo sporo pieniędzy po raz kolejny spłynęło do powiatu nowosądeckiego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie ponad 10 milionów złotych. Z tego co pamiętam, 3 różne drogi uda się zrealizować za te pieniądze i niektóre nawet będą już zrealizowane też w tym miesiącu. Tak, no, muszę powiedzieć, że droga Biczyce-Niskowa, te prace rozpoczną się w poniedziałek, a więc już dosłownie za kilka dni. W Podegrodziu również w miesiącu w kwietniu. Troszeczkę później rozpoczniemy inwestycje w Łososinie Dolnej. No ale to musimy jakoś tak organizować przetargi. Udało się nam zorganizować te przetargi wcześniej na te dwie drogi. Na tą trzecią dopiero przetarg został ogłoszony, w związku z tym lekkie opóźnienie, ale to nie jest opóźnienie, bo my przyspieszamy. Mhm. Normalnie nie moglibyśmy realizować tej drogi w Niskowej, a myśmy ogłosili przetarg warunkowy. Czuliśmy, że te pieniążki wpłyną i dlatego możemy rozpocząć inwestycje w
przyszły poniedziałek. To no, właśnie powiedzmy trochę otrzymaliśmy no, konkretne środki finansowe, bo tak czasami się słyszy, że pieniądze są, tylko trzeba brać. Tak, trzeba brać, ale trzeba o nie zabiegać. Pani redaktor sama była, widziała, że powiat nowosądecki zawsze przoduje w tych środkach finansowych i tutaj nie chcę mówić, kto ile otrzymał, ale zawsze staramy się, aby jak najwięcej tych środków wyegzekwować, uzasadniając celowość tych inwestycji powiatu nowosądeckiego, terenów podgórskich, górskich, gdzie istnieje konieczność modernizacji tych dróg, a mamy ich 530 kilometrów. A zrobiliśmy tego w tej kadencji ponad 150 kilometrów, więc to jest bardzo dużo, to jest prawie 1/3 dróg odnowiliśmy całkowicie. Poprawiliśmy na nich bezpieczeństwo, bo do grudnia wybudowaliśmy 114 przejść dla pieszych, doświetlonych, pięknie oznakowanych. W tej chwili realizowane jest kolejne 30, ponad 30, a więc tak jak powiedziałem 2 lata temu, wszystkie przejścia dla pieszych na naszych drogach będą znakomicie oświetlone, oznakowane. Nie chcemy pół środków, tylko jak mówimy, że poprawiamy bezpieczeństwo, to robimy to na wszystkich przejściach, bo wtedy to ma sens i wtedy możemy ocenić, jak wpłynęliśmy na poprawę bezpieczeństwa. Obyśmy nie żałowali, że nie zrobiliśmy jakichś 5 przejść i tam akurat był wypadek. Chcemy zrobić wszystkie, chcemy popatrzeć, jak to wygląda z punktu widzenia właśnie poprawy bezpieczeństwa, bo tych wypadków jednak dużo się zdarza i te inwestycje, które realizujemy, dodatkowych jeszcze kilka przejść, tam gdzie mieszkańcy monitorują, że są szkoły, że są kościoły blisko i młodzież no, kursuje po tych drogach, często przelatując bez tych przejść dla pieszych. My to chcemy zrobić po to, żeby nie mieć wyrzutu sumienia, że coś się stało, a mogliśmy zrobić. No tak, w takim razie jeszcze o tych przejściach będziemy mówić, a ostatnim zdaniem, bo kończy nam się czas, najbliższy remont rozpoczyna się w poniedziałek. Jakich utrudnień można się spodziewać? No, myślę, że tu jakieś, no mieszkańcy troszkę odczują, no ale trudno mi powiedzieć, czy to będą aż takie przeszkody, które uniemożliwią poruszanie się, bo ta droga akurat nie jest jakąś przelotową od ronda w Biczycach do Niskowej. Natomiast naprawdę warto robić drogi nowe, bo inaczej się po nich poruszamy. Zmieni się standard. Ogłosiliśmy to. Myślę, że na mszach proboszcz też ogłosił i przeprosił, że będą utrudnienia przez jakiś czas, ale później będzie komfort i przecież o to chodzi. Dokładnie. Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za to dzisiejsze spotkanie. No i życzę oczywiście tej szerokiej, komfortowej drogi. Dziękuję. Pozdrawiam mieszkańców naszego powiatu. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Program powstaje przy współpracy z samorządami.